Hejka, zaczynam vloga. Jestem już zmęczona i najlepiej wyglądam, ale chciałam tego vloga zacząć z mojego pokoju. Jesteśmy w Polsce. Jest już prawie 12 godzina. Jadę się myć, idę spać i może więc opowiem coś jutro. Może, a na pewno. Więc dojechaliśmy, jesteśmy w Polsce i bardzo się cieszę. I tu jest moja myszka już przy mnie. Chodź, chodź, cię pokażę. No chodź, musisz się pokazać. No to ja ciebie pokażę. No. Hejka, dzisiaj mamy środę i ja jestem w Polsce, mojej siostry też właśnie, że jestem w Polsce, już mówiłam. Jestem właśnie u mojej siostry. No i za chwilkę będziemy sobie szły na spacer, więc coś pokażę. I później będziemy jechać do Pepco, więc pewnie kupię sobie parę rzeczy w Pepco. To też będzie osobny haul z Pepco, tej oliwkę. Słychać, no i troszeczkę się już rozmazałam. Mam bluzkę z Arielką od siostry, z moją ulubioną postacią z bajek. No i tak, i za chwilkę będziemy szły. I tak mi zleciał cały dzień, że praktycznie nic nie nagrałam, ale dopiero w sumie niedawno wróciłyśmy z Pepco, byliśmy jeszcze w Biedronce. Ale raczej już nie będę pokazywała zakupów, bo w sumie ostatnio cały czas tylko pokazywałam zakupy. I za chwilkę będziemy robić ciasteczka. Więc ja może pokażę, jak one będą wyglądać. Takie orzeszki. Tutaj mamy miskę. I będziemy nakładać takim kremem z mleka w proszku. Później pokażę, jak one będą ładnie wyglądać. No i tak właśnie nam dzień cały zleciał. I tutaj mamy tą masę. I za chwilkę zaczynamy. No i zapomniałam pokazać. No i te orzeszki wyglądają tak i są bardzo dobre. Tutaj mam właśnie w pudełeczku i wybrałam takie w miarę ładniejsze. I są pyszne. My je właśnie bardzo siostrą lubimy. Zaraz sobie biorę parę do kawki. Idę pić kawkę, bo już jest rano. Wczoraj zapomniałam właśnie ich pokazać. No i ciężkuje się kolejny dzień. I dużo rzeczy do robienia, a mało mi się jak na razie udaje nagrywać, ale dobra, idę pić kawę. W sumie stwierdziłam, że pokażę może na szybko, co kupiłam w tej Biedronce. Oczywiście to nie są wszystkie rzeczy, bo niektóre są takie potrzebne, które muszą być w lodówce, są w lodówce, więc ich nie będę pokazywać. Ale tutaj jest torba z Pepco, ale będzie haul osobny, więc nie pokazuję. I lecimy. Oczywiście dużo zapas zupek chińskich. To wiadomo, zawsze na czarną godzinę. Kupiłam paczkę galaretki, bo tam w Niemczech są jakieś dziwne, ja wolę te w Polsce. Dużo przypraw, bo też wolę te z Polski. Budyń. Tutaj sobie wzięłam taką maseczkę z Biedronki. Przyprawa. Tutaj wzięłam, jak zawsze zapominam, grzanki o czosnkowe, pieprz, jeszcze więcej zupek. O, kiedyś lubiłam takie te chipsy, te sticky, więc też sobie wzięłam pomidorowe. Sos pieczeniowy i przyprawy, czosnek, przyprawa do gyrosa i papryka ostra. Tu są praktycznie tyle. I lecimy z jeszcze jedną. Wzięłam taki fix chiński i tutaj mam rachunek i zapłaciłam za te zakupy 125 zł i 18 groszy. Jeszcze jedną maseczkę z aloesem, przyprawa do indyka, zupka chińska. Tutaj wziąłam sobie taką herbatę, owoce leśne, taką w granulkach, na zimno można zrobić ją i tak dalej. Zupki. Za dużo nie kupiłam. A jeszcze takie zakupy, takie bardziej potrzebne, będę robić przed samym wyjazdem. Takie krakersy znalazłam, więc wzięłam edycja limitowana. Słodko-ostra salsa. Jeszcze jeden sos pieczeniowy. Sosy, tutaj mam akurat grecki, zupka chińskie, jeszcze zupki. Na promocji był płyn Lenor, więc wzięłam sobie, to jest chyba 2 litry.
Tak, 2 litry. Kubie wzięłam, bo lubi fasolkę po brytońsku jedną. Następnie 2 koncentraty pomidorowe, jeden i drugi, więc taki hol mega na szybko błyszczącówka, paluszki beskidzkie, serowo-cebulowe, majonez winiary najlepszy, ja innego nie lubię, innego nie jem, właśnie takie paluszki ze sezamem, płyn do higieny intymnej, wziąłam jedną kaszę jęczmienną, przyprawa do grosa jeszcze jedna i tutaj czosnek. No i to są takie zakupy mini na szybko, jak mówię, z Pepko będzie osobny filmik. No i tak to wygląda. Dużo przypraw, dużo małych rzeczy i no i tak właśnie wydaje się, że jest tego malutko. No dobra, właśnie widzę, że zaczęło lać i pada deszcz, chyba nawet słychać. Dobrze, no to ja troszeczkę jeszcze biorę się za sprzątanie. Nie wiem, jakie dzisiaj plany. Miałyśmy jechać do galerii, ale czy pojedziemy, to się okaże. Więc coś postaram się nagrać oczywiście. Ja to chowam z powrotem. Mam to wszystko w pokoju, dlatego że to są rzeczy suche. One właśnie nie muszą być w kuchni, w lodówce. Tej Ozuś. Chodź. Chodź do pani. Chodź. Chodź. No, moja psineczka kochana. Moja psineczka kochana. No one nie muszą być w lodówce nic, więc już mam je w pokoju naszykowane, żeby później tego wszystkiego nie zapomnieć wziąć, bo też tak się może zdarzyć, a jak już to w pokoju czeka, to później aby biorę reklamówki i jadę. No dobra, to na tyle. Okej, my już praktycznie wracamy z galerii. Kupiłam sobie parę rzeczy. Parę? Także pokażę, co kupiłam. No i pogoda się popsuła, bo pada deszcz. Teraz właśnie jedziemy z siostrą do mnie. Kupiłyśmy sobie żarcie chińskie i sobie posiedzimy, pogadamy, sobie zjemy i właśnie później pokażę, co się udało kupić mi. O, to moja siostra. Ale pewnie się nie chcę pokazywać, więc jej nie pokażę jak zwykle ten kanał. Tylko ja prowadzę, nie gra ze mną. No, dobra, no to do później. O, i te kolczyki właśnie to mam z AliExpress, jak coś. Dobra, jestem już w domu, mam pomadkę wyjedzoną, ale to nieważne. Pokazuję kosmetyki, które kupiłam sobie w Rossmanie. Tutaj przy oknie pokażę, bo mam najlepsze światło, więc pierwsza rzecz to jest dla Kuby do włosów. Żel do włosów. Drugą rzeczą sobie w końcu kupiłam, żeby wytestować sobie podkład z Eveline, bo wszyscy go zachwycają. Mam nadzieję tylko, że mi nie będzie za ciemny, bo wzięłam sobie 0,10, a był jeszcze najjaśniejszy 0,5, ale pokusiłam się na ten. Następna rzecz jest to tusz z Eveline do rzęs. Do Kuby też Rexona. Kupiłam sobie taki szampan do włosów blond i siwych, dlatego że dużo o tym szamponie dobrego słyszałam i stwierdziłam, że go przetestuję. I ostatnia rzecz to jest krem z Bielendy matujący i też sobie wzięłam właśnie na przetestowanie ten krem. No i to na tyle.
moim płaczkiem dzisiaj. Już jestem ogarnięta, czekam aż Kuba oczywiście wróci. Będziemy jechać dzisiaj my na zakupy. On sobie musi spodnie kupić, mam nadzieję sobie kupi. Ja muszę oddać dresy, bo sobie kupiłam, w sumie ich nawet nie pokazywałam, ale nawet ich nie pokazuję, bo i tak je oddaję, bo są za duże na mnie. No i zakupy spożywcze i parę innych rzeczy. Mam dzisiaj kitkę i taki nieogar, ale wydaje mi się, że spoko wyglądam. Mam dzisiaj na ustach pomadkę, której dawno nie miałam. Taki zimny odcień i to jest Golden Rose, ta płynna, numerek 10. O, piękny. Tak, no jesteś bardzo ładny. No tak, on by chciał iść na dwór latać, tak? No już byłeś, nie pójdziesz już. I ogólnie dzisiaj jest bardzo chłodno, jest taki wiatr, że masakra. A ja pokazuję tą pomadkę, to jest to Long Stay numerek 10. I mi się podoba, jak ona wygląda. No, nie płacz, nie płacz. No i ja, aha, i tą bluzkę, ta bluzka też jest nowa i ona jest z H&M-u. Z takim tutaj delikatnym napisem. I no, wydaje mi się, że do blond włosów pasuje mi ten kolor. Troszeczkę jest wygnieciony, ale mi się nie chciało prasować. I tu Ozzy płacze, dobra, to ja kończę. Idę w sumie chyba coś zjeść. Nie wiem, czy sobie zrobię szejka, czy sobie coś innego zjem. Zobaczymy. To później. Okej, my już właśnie wracamy z zakupów do domu i nic praktycznie nie nagrałam, dlatego że była u mnie siostra z Oliwką i teraz jechaliśmy na te zakupy, ale już nie wyrobiliśmy się ze wszystkim, także byliśmy tylko na spożywczych i jeszcze pojedziemy ostatni raz w poniedziałek na zakup, już takie ostatnie, ale to już do galerii, bo Kuba sobie właśnie musi kupić spodnie, których nie kupił. No i to by było na tyle i właśnie jesteśmy już praktycznie w domu. No i też nic nie nagrywałam, bo mam wtedy maseczkę i w ogóle wszystko, nie idzie oddychać i nawet wtedy nawet nie myślę, żeby wyciągać i coś nagrywać. Także właśnie jesteśmy już prawie pod domem i tak mi ten dzień dzisiaj szybciutko zleciał. Jestem już głodna, więc za chwilkę będziemy jeść, no i zakupów tych już na pewno nie będę pokazywać. Jedynie co mogę pokazać, to mamy komodę, a tutaj mamy takie nitki bambusowe, żeby sobie zrobić balkon, więc może troszeczkę już go w końcu sobie urządzimy. Jesteśmy teraz na ogrodzie, przyszłam zobaczyć, jak świecą się lampeczki. O, ta zmienia kolor. W sumie wszystkie trzy zmieniają kolor, fajnie to wygląda, tu jest oczko. A tu dzisiaj robiłyśmy taką konewkę, z której wypływa woda, czyli te jakby lampki. Wygląda to super. Czyli takie dwie kule. Tu jest flaming. I ekstra się to prezentuje. W ogóle się chciałam pochwalić, jaką piękną paletkę sobie zamówiłam i jest to paletka z Make Up Revolution z takimi pieskami, już trochę się świeci, bo ją już używałam, więc troszeczkę już jest ubrudzona od brokatowych cieni. A w środku mamy takie piękne cienie. Mi zależało na tych pomarańczowych, na tym i na tym, ale te brokatowe też są piękne. Więc jestem z niej zadowolona i ogólnie wygląda super. Jest teraz w fajnym, modnym kolorze, takim lawendowym. I z moimi ulubionymi zwierzaczkami, czyli z pieskami. Hejka, dzisiaj jest niedziela, ja sobie siedzę na schodach i z Ozusiem jestem na dworze. Także słoneczko zaszło, ale jest cieplutko. I on tutaj się bawi, ja sobie chwileczkę posiedzę. Skorzystam z pogody. No i tak, za chwilkę po mnie powinna przyjechać siostra i idziemy do kamienia takiego dużego. O ile pójdziemy, bo nie wiem, troszeczkę się chmurzy, ale jak pójdziemy, to na pewno coś pokażę i nagram. Ozzy, chodź! Szybko! Chodź do pani, bo autko będzie wyjeżdżać. Chodź, pokaż się. No chodź, chodź. No chodź, zaraz. No. Proszę, mój przystojniaczek. Czekaj. Ok,
dzisiaj i pierwszy raz w maseczce na vlogu. Nie mogę się do siebie przyzwyczaić i wyglądam tak, chociaż ładną tą maseczkę. My właśnie jesteśmy siostrą w parku i idziemy pozałatwiać parę spraw, bo niestety trzeba te rzeczy załatwić, więc idziemy. I za dużo się nie będę odzywać, bo oczywiście nie mogę w tej maseczce oddychać i nie lubię ich nosić. A ty się chcesz pokazać, jak wyglądasz? No, dobrze. To do później. Ja jestem cały czas u siostry i ten dzień nam tak szybko zleciał. Teraz sobie siedzimy, praktycznie nic nie robimy. Oliwka ogląda bajki, no a my sobie gadamy. Piłyśmy sobie kawkę w takich pięknych kubeczkach i tak leci. O, to jest ściana, na której kiedyś cały czas nagrywam. Jest taka ładna i mi się podoba. I w ogóle hej, i wiem, że ten vlog w ogóle nie ma być jakiś zakręcony, mi się wydaje. Ale po prostu tak mi leci tutaj ten czas w Polsce i stwierdziłam, że w ogóle dzisiaj się odezwę i opowiem, jak w ogóle my się znaleźliśmy w Polsce. No, bo w ogóle wszyscy mówią, że granice zamknięte, kwarantanna i tak dalej. Otóż już kwarantanny nie ma dla osób, którzy pracują za granicą. Czyli wiem, że w Niemczech, ale jak ktoś w Holandii czy gdzieś dalej, to podobno już też ma być zniesiona kwarantanna i będą mogli przyjechać sobie do Polski. Także to jest po pierwsze. Na granicy jest sprawdzona temperatura i trzeba mieć właśnie zameldowanie lub umowę o pracę, że się pracuje, jak w naszym przypadku w Niemczech, i pokazujecie i normalnie przejeżdżacie, więc nie ma żadnej kwarantanny. Niektórzy po prostu są niedoczytani i myślą, że kwarantanna nadal trwa. Co prawda, z czego to ja wiem, kwarantanna nadal jest dla osób, którzy z czego ja wiem, nie wiem, czy to nadal będzie, jak wstawię tego vloga, dla osób, którzy po prostu przejeżdżają przez granicę, nie mając umowy, nie pracują za granicą i tak dalej, to wtedy oni muszą odbyć kwarantannę, a pracownicy już nie, ani ci przygraniczni, ani ci dalsi. Także my skorzystaliśmy, póki jeszcze do pracy nie chodzimy, przyjechaliśmy sobie do Polski, więc jest wszystko zgodne z prawem i tak jak ma być. Jakbym miała mieć kwarantannę, nie przyjeżdżałabym do Polski po to, żeby siedzieć 2 tygodnie zamknięta, jeszcze narażając swoich bliskich. Także wtedy na pewno nie. Czekaliśmy długo i śledziliśmy to i w końcu stwierdziliśmy, że jedziemy i tak naprawdę udało nam się na ostatnią chwilę, dlatego że w poniedziałek idziemy już do pracy, także już niecały tydzień i startujemy z pracą. Więc wszystko pomału wraca do normy i się cieszę, że odwiedziłam rodzinkę. Idziemy do parku, więc Oliwka już jest u nas, mam jej opaskę. Idziemy. Chodź, dziecko kochane. Chodź. Jesteśmy sobie tutaj z Ozuleczkiem na pomoście. Tutaj chodzę z Ozulkiem na spacerku. Puściłam go akurat ze smyczy. Jest ładna pogoda. Nie mam maseczki, bo jestem na łące. Jestem sama, także, ale w torebce mam, także wszystko ok. I dawno Ozuś na spacerku nie był taki zadowolony, tak lata. Także się z nim przejdę kawałek dalej i wracamy do mojego taty na pomost, sobie chwileczkę posiedzieć nad jeziorkiem. No i tak leci czas. Fajnie jest. Tutaj Ozuś. Nie wiem, czy go widać, czy go nie widać, ale już go nagrywam i pokazuję.
Fajnie. Jesteśmy sobie na łódce i pływamy. Mam tutaj kulę jeszcze świąteczną, taką babeczkę, bo mi została z Bomb Cosmetics. I właśnie sobie będę z nią robić kąpiel, także wrzucam i jak zwykle pokazuję, co się będzie działo. No gdzie masz kamyszkę? Gdzie jest kamyszek? Gdzie? Nie przyniosłeś? No gdzie masz? Jestem dzisiaj ostatni raz u mojej siostry na tle Oliwii zabaweczek i właśnie jutro już jedziemy do domu niestety. I co? I właśnie bierzemy się za robienie murzynka do kawki, także nie pokażę efekt końcowy, ile nam wyjdzie i czekamy z kawą, robimy za pół godziny, będzie. Także później pokażę. Odzywam się jeszcze raz. Dzisiaj murzynek zjedzony wyszedł bardzo pyszny, ale już nawet nie zapomniałam nagrać i nie miałam czasu, bo Kuba przyjechał po mnie i musiałam szybko jechać, bo mnie poganiał. Dzisiaj jest dzień niezdrowego jedzenia, dlatego że właśnie wracamy z mega dużymi kebabami. To są tak zwane rolo, więc już nie mogę doczekać, aż je zjemy. Muszę grzać, żeby nie odstygnąć.